Wydawnictwo Albatros. Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Hallan Coben. Błękitna krew. Z angielskiego przełożył Andrzej Grabowski. Czyta Marian Opania. Przez kartonowy peryskop Myron Bolitar patrzył na gęstą po pocieszniętych ranych widzów. Kiedy po raz ostatni korzystał z tej zabawki. Przypomniał sobie, jak wysyłał pieczęcie z pudełek po chrupkach śniadaniowych Capn Crunch, wspomnienie to stanęło mu przed oczami niczym czarne plamki od patrzenia w słońce, po których boli głowa. Obserwował w lusterku mężczyzn w pumpach, w pumpach litości, stojących nad małą, białą kulką. Maniacy w pociesnych strojach mamrotali podekscytowani. Myron stłumił się wnięcie. Mężczyzna w pumpach przykucnął. Po krótkiej przepychance wśród śmiesznie odzianego mroja zaległa niesamowita cisza. Wszystko zamarło, tak jakby nawet drzewa, krzewy i starannie przystrzyżone z trawy wstrzymały pospołu oddech. A potem ten w pumpach walnął w białą kulkę kijem. Tłum zaszemrał sylabami niezrozumiałymi, jak przekomarzanki dochodzące za sceny w teatrze. Piłeczka wzbiła się w powietrze, pomruki się natężyły. Można już było rozróżnić słowa, a zaraz potem zdania. Wyborne zagranie. Super uderzenie. Przepięknie strzelił. Kapitalnie kropnął. — Panie Bolitar! — Myron odjął peryskop od oczu z chęcią zawołałby... Peryskop w górę, gdyby nie obawa, że w snobistycznym, dostojnym klubie golfowym Marion uznają to za dziecinadę. Szczególnie podczas otwartych mistrzostw stanów. Spojrzał na rumianego jego mościa koło siedemdziesiątki. — Pańskie spodnie — powiedział. — Słucham? — Boi się pan wpaść pod wózek golfowy? — Pomarańczowo-żółte portki — Miały odcień o ton jaskrawszy od wybuchającej supernowej, ale ich właściciel bynajmniej nie wyróżniał się strojem. Większość widzów obudziła się widać z dylematem, w co się odziać, by pasowało do otoczenia jak pięść do nosa. Wielu wybrało oranże i zielenie, jakimi świecą najtandetniejsze neony. Dużym powodzeniem cieszył się też kolor żółty oraz dziwne odcienie fioletu, najczęściej w zestawieniach odrzuconych przez wszystkie pomponiarki ze szkół średnich na środkowym zachodzie. Czyżby kogoś tak zakłuło w oczy stworzone przez Boga naturalne piękno, że postanowił je zeszpecić? A może zadziałał tu inny mechanizm? Może owa papuzia konfekcja miała bardziej praktyczne źródło? Może w czasach, gdy zwierzęta biegały wolno, golfiści odstraszali ciuchami dziką faunę? Niezła teoria. — Musimy porozmawiać — szepnął starszy pan. — W pilnej sprawie. Jowialna krągłość jego policzków przeczyła błagalnemu spojrzeniu. Proszę, dodał, chwytając Myrona za rękę. O co chodzi? Znajomy poruszał szyją, jakby uwierał go ciasny kołnierzyk. Jest pan agentem sportowym, prawda? Tak. Jest pan tu, żeby zdobyć klientów. Myron zmrużył oczy. Skąd pan wie, że nie podziwiam fascynującego spektaklu, jakim są spacerujący dorośli? Starszy pan nie uśmiechnął się, ale przecież golfiarze nie słyną z poczucia humoru. Znów poruszył szyję i przysunął się bliżej. Mówi panu coś nazwisko Goldren? Spytał schrypłym szeptem. Oczywiście, odparł Myron. Gdyby zadano mu to pytanie wczoraj, nie wiedziałby, o kim mowa. Golfem interesował się średnio, a przez minione 20 lat Jack Coldren był graczem co najwyżej przeciętnym. Jednak po pierwszym dniu otwartych mistrzostw Stanów, na parę dołków przed końcem drugiej rundy, nieoczekiwanie wyprzedzał stawkę o imponujące 8 punktów. A czy wie pan, kim jest Linda Coldren? To było. Pytanie łatwiejsze. Linda, żona Jacka Coldrena, od dziesięciu lat dominowała w światowym golfie kobiecym. — Tak. — Nieznajomy pochylił się i znów poruszył szyją. — Nie dość, że irytująco, to zaraźliwie. — Myron musiał walczyć z pokusą, żeby go nie zmałpować. — Są w poważnych kłopotach — szepnął mężczyzna. — Jeżeli im pan pomoże, zyska nowych klientów. — jakich kłopotach? Starszy pan rozejrzał się. Tu jest za dużo ludzi, rzekł. Proszę za mną. Czemu nie? Myron wzruszył ramionami. Odkąd zaciągnął go tu przyjaciel i partner w interesach Windsor Horn, Lockwood III w skrócie Win, ten staruszek był pierwszą osobą, z którą nawiązał kontakt, ponieważ turniej rozgrywano w Merion. W macierzystym polu golfowym rodu Lockwoodów od jakiegoś miliarda lat, Wynn uznał, że to świetna okazja do zdobycia kilku doborowych klientów. Miron miał w tej mierze nieco inne zdanie. Od hord agentów sportowych rojących się na zielonych łąkach klubu golfowego, na podobieństwo szarańczy odróżniała go, jak sądził, jawna niechęć do golfa co nie stanowiło najlepszej reklamy w oczach wyznawców tego sportu. Myron Bolitar prowadził mieszczącą się przy Park Avenue w Nowym Jorku agencję Rep Sport MB. Jej powierzchnię dzierżawił od dawnego współlokatora z Akademika Wina, wielkiego bankiera inwestycyjnego, białego bogacza z dziada pradziada, do którego rodziny należała mająca siedzibę na tejże... Park Avenue, firma Lockhorn Securities. Myron negocjował umowy ze sportowcami. Win, jeden z najbardziej szanowanych maklerów w kraju, zawiadywał ich finansami i inwestował pieniądze. Resztą zaś zajmował się trzeci filar zespołu MB Esperanza Diaz. Szli więc cóż za patriotyzm? Za chwalebnym przykładem trójpodziału demokratycznej amerykańskiej władzy. Slogan reklamowy: Wybierz RIP Sport MB. Konkurenci to kryptokomuszki. Kiedy starszy pan prowadził Majorana wśród tłumu, kilku mężczyzn w zielonych marynarkach, modnych głównie na polach golfowych, jako strój maskujący na tle trawy, pozdrowiło go szeptami: Moje uszanowanie, Baki. Świetnie wyglądasz, Baxter. Doskonała pogoda na golfa, Bakru. Ich wymowa zrazała, że skończyli prywatne szkoły i są bogaczami, dla których zima i lato to czasowniki. Majron już miał zrobić uwagę o nazywaniu dorosłego mężczyzny Baki, lecz kiedy masz na imię Majron, nie śmiej się, dziadku, z cudzego wypadku. Jak wszystkie imprezy sportowe w wolnym świecie, także i ta, Przypominała bardziej gigantyczny billboard niż arenę zmagań. Sponsorem głównej tablicy była IBM. Canon rozdawał kartonowe peryskopy. Pracownicy American Airlines obsługiwali stoiska z gastronomią, linie lotnicze handlujące żywnością. Co za geniusze to wymyślili. Aleję korporacyjną zapełniały firmy, które buliły powyżej 100 tysięcy od łebka za rozstawienie na kilka dni namiotu, głównie po to, by swoim dyrektorom stworzyć pretekst do obejrzenia turnieju. Travelers Group, Mass Mutual, Itna, golfiści kochają się ubezpieczać, Canon, Hubline, Hubline, co za czort, wyglądali na miłą firmę. Pewnie kupiłby jej produkty, gdyby wiedział, co sprzedają. Najzabawniejszych, że na otwartych mistrzostwach stanu było mniej komercji i reklam niż na innych zawodach golfowych. Na razie bowiem nikomu nie przehandlowano tej nazwy. Nazwy innych turniejów, opatrzone nazwiskami sponsorów, brzmiały cokolwiek głupio. Komu by się chciało ruszyć tyłek, żeby wygrać turniej otwarty GS Penny, otwartego Mike Loba, a nawet trzyrundowy challenge Windys. Starszy pan zaprowadził go na parking dla wybranych z Mercedesami, Kadiakami, limuzynami. Wśród nich stał Jaguar Wina. Amerykański Związek Golfa umieścił tam niedawno tablicę z napisem Parking tylko dla członków. Pan jest y członkiem klubu Merion? domyślił się Myron, mistrz dedukcji. Starszy pan odpowiedział ruchem szyi, bliskim skinięciu głową. Moja rodzina wywodzi się z czasów, kiedy powstał Merio. Odparł z jeszcze wyraźniejszym, snobistycznym akcentem. Tak jak rodzina pańskiego przyjaciela Wina. Majron spojrzał na niego bacznie. — Pan zna Wina? — spytał. Jego rozmówca uśmiechnął się blado, i niezobowiązująco wzruszył ramionami. Jeszcze by się pan nie przedstawił. Stone Buckwell starszy pan wyciągnął rękę. Wszyscy mówią mi Bucky. Mayron uścisnął mu dłoń. Jestem ojcem Lindy Coldren. Bucky otworzył błękitnego kadyjaka i wsiedli. Włożył kluczyk do stacyjki. Z radia lała się muzyczka, co gorsza, syntetyczna wersja Raindrops keep falling on my head. Myron natychmiast otworzył okno, żeby wpuścić trochę powietrza i dużą dawkę normalnego hałasu. Na terenie klubu mogli parkować tylko jego członkowie, więc nie mieli kłopotów z wydostaniem się z Merion. Na końcu ulicy skręcili w prawo, a potem jeszcze raz w prawo. Baki na szczęście zgasił radio. Majron cofnął głowę do wnętrza. I co pan wie o mojej córce i jej mężu? Spytał Baki. Niewiele. Nie jest pan wielbicielem golfa, co? Nie przepadam. To naprawdę wspaniały sport. Chociaż słowo sport nie oddaje golfowi sprawiedliwości. Mm. To gra książęca. Rumiana twarz Stona Bakuela rozjaśniła się. W jego oczach rozbłysła ekstaza, jaką widzi się tylko u ludzi głębokiej wiary, a w ściszonym głosie zabrzmiał nabożny podziw. Niezrównana. Człowiek toczy samotny pojedynek z polem. Nie ma na kogo zwalić winy. Nie ma kolegów, z drużyny, wyzwisk. Golf to najszlachetniejsza z gier. Hmm, mruknął ponownie Mayer. — Przepraszam, panie Bakwell, nie chciałbym wyjść na góra. Ale o co właściwie chodzi? Proszę mi mówić Baki. Dobrze, Baki. Starszy gentleman skinął za probatą głową. Podobno pan i Windsor Lockwood... Jesteście więcej niż tylko wspólnikami w interesach. To znaczy? Słyszałem, że znacie się od dawna. Na studiach dzieliliście pokój. Zgadza się? Dlaczego pan pytał Wina? Wpadłem do klubu go odszukać. Ale sądzę, że tak jest lepiej. Jak? Że od razu trafiłem na pana. Może kiedy... No cóż, zobaczymy. Nie, nie obiecuję sobie za wiele. Majron skinął głową. Nie wiem, o czym pan mówi. Baki skręcił w sąsiadującą z polem golfowym ulicę Golf House Road. Golfiarze to ludzie z wyobraźnią. Po prawej było pole golfowe, po lewej okazały rezydencje. Minutę później Baki wjechał na kolisty podjazd prowadzący do dużego domu zbudowanego z kamienia zwanego rzecznym. Kamień rzeczny był w tych stronach niebywale modnym budulcem. Win nazywał go Brukowcem Filadelfijskim. W budynku z dużym gankiem zamkniętym z prawej strony strzegł biały płot, masa tulipanów i dwa klony po bokach chodnika. Samochód zatrzymał się. Przez chwilę obaj siedzieli bez ruchu. A więc o co chodzi, panie Buckwell? zagadnął Myron. Mamy zmartwienie. <laughs> Jakie zmartwienie? Wolałbym, żeby wyjaśniła to panu córka. Baki wyjął kluczyk ze stacyjki i sięgnął do klamki. Dlaczego zwróciliście się do mnie? spytał. Myron. powiedziano nam, że pan może pomóc. Kto? Stone Buckwell znowu wprawił szyję w szybszy ruch. Kiedy wreszcie zatrzymał latającą jak na luźnym łożysku głowę, udało mu się spojrzeć Myronowi w oczy. E, — Matka Wina! Majron zesztywniał. Serce zjechało mu nagle w ciemny szyb. Potworzył usta, zamknął jej i czekał. Starszy pan wysiadł z samochodu i ruszył do wejścia. Po dziesięciu sekundach Myron podążył za nim. — Wyn nie pomoże — powiedział — Bakwell skinął głową. Właśnie dlatego zwróciłem się z tym do pana. Podeszli ceglanym chodnikiem do uchylonych drzwi. Bakwell pchnął je lekko. Linda! Linda Coldren. wysoka brunetka, z krótkimi sprężystymi włosami, stała przed telewizorem. Białe szorty i żółta bluzka bez rękawów odsłaniały jej gipkie, wysportowane nogi i ręce o gładkich, długich mięśniach, które uwydatniała opalenizna. Zmarszczki przy oczach i ustach świadczyły, że kobieta ma pod czterdziestkę. Ale Myron od razu zrozumiał, dlaczego jest ulubienicą reklamodawców. Była w niej drapieżna kobiecość, piękno płynące nie tyle z subtelności, co siły. Śledziła transmisję z turnieju. Na telewizorze stały rodzinne zdjęcia w ramkach. Kąt pokoju zajmowały obłożone poduchami duże kanapy ustawione w kształt litery V, dyskretny wystrój jak na golfistów. Bez trawiastej wykładziny, bez dołka, bez golfowych ozdóbek, estetycznie stojących o parę klas niżej od na przykład oleodruków z psami grającymi w pokera bez kubka z kołeczkiem i piłeczką zwieszającego się z łopat łosia. Linda Coldren z strzeliła okiem w ich stronę, omijając Majrona i trafiając w ojca. Pojechałeś pod Джеka? wypaliła. Nie skończył rundy, usprawiedliwiał się Baki. Zaliczę osiemnasty dołek, skinęła w stronę telewizora. — Sądziłam, że na niego zaczekasz. — Przywiozłem za to pana Bolitara. — Kogo? — Myron Bolitar — przedstawił się z uśmiechem Myron, robiąc krok do przodu. Linda Coldron zerknęła na niego i spojrzała na ojca. — A kto to jest? P — Poleciła mi go Sissy. — Jaka Sissy? — spytał Myron. Matka Wynna. Aha, oczywiście. Co on tutaj robi? Pozbądź się go. Lindo, posłuchaj. Potrzebujemy pomocy. Nie od niego. Pan i Wynn mają doświadczenie w takich sprawach. Win to psychol, wycedziła. O, więc pani dobrze go zna, wtrącił Myron. Linda Coldron wreszcie go zauważyła. Nie zamieniłam z nim słowa, odkąd skończył osiem lat, odparła, mierząc go piwnymi, głęboko osadzonymi oczami. Ale nie trzeba skakać do piekła, żeby wiedzieć, że jest tam gorąco. Hmm, ładne porównanie, pochwalił Myron. Pokręciła głową i zwróciła się do ojca. Powiedziałam wyraźnie żadnej policji. Spełnimy ich żądania. Ale pan nie jest z policji. Nie powinieneś mówić nikomu. Powiedziałem tylko siostrze zaprotestował Baki. A ona nic nie powie. Myron znów poczuł, jak sztywnieje. Chwileczkę, rzekł do Bakiego. Pańska siostra jest matką Wina? Tak. Pan jest wujem Wina, a pani jego wujeczną siostrą. Linda Coldron obrzuciła go takim spojrzeniem, jakby nasikał na podłogę. — Co za inteligencja! — zadrwiła. — Dobrze, że jest pan po naszej stronie. Świat roi się od kwiarzy. Gdyby to nie rozwiało pańskich wątpliwości, mogę wyrysować nasze drzewo genalogiczne. Byle w żywych kolorach. Bardzo je lubię. Skrzywiła się i odwróciła do telewizora. Jack Coldren ustawił się do kończącego strzału z odległości 3,5 metra. Uderzył. Piłeczka zatoczyła łuk i wpadła do dołka. Widownia nagrodziła to brawkami. Gracz wyjął dwoma palcami piłkę i uchylił kapelusza. Na ekranie pojawiła się tablica IBM. Jack prowadził ogromną przewagą dziewięciu punktów. Biedak. Linda Koldran pokręciła głową. Majron nie odezwał się, Baki również. Czekał na to dwadzieścia trzy lata dodała. Wreszcie sobie odbija. Majron popatrzył na bakiego. Baki odpowiedział mu spojrzeniem i potrząsnął głową. Linda, która wpatrywała się w ekran, dopóki jej mąż nie zszedł z pola, wzięła głęboki oddech i odwróciła się do Myrona. Jack jeszcze nie wygrał zawodowego turnieju, panie Bolitar. Najbliżej zwycięstwa był jako dziewiętnastolatek w swoim pierwszym sezonie w gronie zawodowców. Właśnie wtedy po raz ostatni rozegrano w Merion otwarte Mistrzostwa Stanów. Może pamięta pan nagłówki? Znał w skrócie tę historię. Odgrzały ją poranne gazety. Stracił prowadzenie, tak? Linda Colton prychnęła kpiąco. Łagodnie mówiąc, odparła. Od tej chwili zaczęło mu iść jak po grudzie. Zdarzały się lata, że nie załapywał się do turniejów. Wybrał świetny moment, żeby się odkuć. Otwarte mistrzostwa stanów. Popatrzyła na niego jakoś dziwnie i splotła ręce pod piersiami. Gdzieś słyszałam pańskie nazwisko, czy nie grał pan w koszykówkę? Owszem. W akademickiej Lidze Wybrzeża Wschodniego, w drużynie Uniwersytetu Karoliny Północnej. Uniwersytetu Dziuka, sprostował. A tak, dziuka, już pamiętam. Po naborze do NBA rozwalił pan kolano. Majron wolno skinął głową. To był koniec pańskiej kariery, prawda? Ponownie skinął głową. Ciężko pan to przeżył. Nie odpowiedział. Machnęła ręką. To, co pana spotkało, ma się nijak do losu Jacka. To znaczy, odniósł pan kontuzję. Na pewno dużo przeżył, ale nie z własnej winy. A Jack na osiem dołków przed zakończeniem turnieju miał sześć punktów przewagi. Zdaje pan sobie sprawę, co to znaczy? To tak, jakby na minutę przed końcem decydującego meczu o mistrzostwo NBA prowadzić dziesięcioma punktami. To tak, jakby w ostatnich sekundach spotkania zepsuć stuprocentowy wsad decydujący o mistrzostwie. Jack kompletnie się zmienił. Już się nie pozbierał. Resztę życia spędził czekając na okazję do zmazania tej plamy. Spojrzała na ekran. Znów pokazano tablicę wyników. Jack Coldren zachował dziewięciopunktową przewagę. Jeżeli znowu przegra, nie dokończyła zdania. Stali w milczeniu. Linda wpatrywała się w telewizor baki, bliski łez, wyciągał szyję, drżała mu twarz, oczy miał wilgotne. Co się stało, Lindo? spytał Myron. Nasz syn. Ktoś porwał naszego syna. — Nie powinnam panu o tym mówić — powiedziała Linda Codron. — Zagroził, że go zabije. — Kto? — Linda Codron wzięła kilka głębokich oddechów, jak dziecko przed skokiem z trampoliny. Myron czekał. Skoczyła po kilku dobrych chwilach. Zadzwonił dziś rano. Zaczęła wędrując wielkimi chabrowymi, szeroko rozwartymi oczami po całym pokoju i nie zatrzymując ich nigdzie dłużej niż na sekundę. Oświadczył, że ma mojego syna ostrzegł, że jeżeli zawiadomię policję, zabije go. Powiedział coś więcej. Tylko tyle, że następnym razem poda instrukcję. To wszystko? Skinęła głową. O której był ten telefon? — Dziewiąta? — fu do dziesiątej. Majron podszedł do telewizora i wziął fotografię w ramkach. — Czy to aktualne zdjęcie syna? — spytał. — Tak. — Ile ma lat? — Szesnaście, a na imię... — Czad. Majron przyjrzał się zdjęciu. Płucołowaty jak jego ojciec, uśmiechnięty nastolatek w bejsbolówce z daszkiem... Wywiniętym zgodnie z młodzieżową modą, mrużył oczy, jakby patrzył pod słońce, a na ramieniu dumnie niczym karabin z bagnetem opierał kij golfowy. Majron wpatrywał się w jego rysy, szukał w nich wskazówki, nietuzinkowego wyjaśnienia. Nie znalazł. Kiedy pani spostrzegła, że sen zniknął? spytał. Linda Coldran. Zerknęła szybko na ojca i wyprostowała się z głową uniesioną wysoko, jakby szykowała się na przyjęcie ciosu. Czada nie ma od dwóch dni odparła wolno. Od dwóch dni zdziwił się Majeron, wielki inkwizytor tak. Jak mam rozumieć nie ma dosłownie. Nie widziałam go od środy, ale porywacz zadzwonił dzisiaj. Tak, już miał coś powiedzieć, lecz urwał i złagodził ton. Traktuj ją w rękawiczkach, Maeron, w rękawiczkach, przykazał sobie. Wiedziała pani, gdzie jest syn? Sądziłam, że u kolegi, u Matthew, odparła Linda Coldren. Skinął głową raz i drugi, jakby jej odpowiedź była porażająco wnikliwa. — Tak pani powiedział, czad? Nie. — A więc — rzekł niby od niechcenia — przez dwa dni nie wiedziała pani, gdzie jest syn? — Już mówiłam, byłam pewna, że jest u Matthew. Nie powiadomiła pani policji? — Skądże? — Myron już miał zadać kolejne pytanie, ale jej postawa... Kazała mu je przemyśleć. Wykorzystując jego niezdecydowanie wyprostowana jak strona Linda, z płynną gracją ruszyła w stronę kuchni. Podążył za nią, a za nimi Baki, który pewnie ocknął się z transu. Chcę się upewnić, czy dobrze zrozumiałem spróbował z innej strony Majron. Czad zniknął przed turniejem? Tak, potwierdziła Linda. Mistrzostwa rozpoczęły się w czwartek. Pociągnęła za uchwyt w lodówce drzwiczki, otworzyły się z cmoknięciem. Ale dlaczego pan pyta, czy to ważne? Wyklucza pewien motyw. Jaki? Chęć wpłynięcia na wynik turnieju. Gdyby czad zniknął dzisiaj, to przy tak wielkiej przewadze pani męża nad konkurentami, można by podejrzewać, że ktoś Ktoś chce mu przeszkodzić wygranej, jednak dwa dni temu, przed rozpoczęciem mistrzostw. Nikt nie dałby rzekowi cienia szans, dokończyła za niego Linda. Bukmacherzy oceniali je w najlepszym razie jak jeden do pięciu tysięcy, skinęła głową, zgadzając się z tą oceną. Napije się pan lemoniady? Nie, dziękuję. Tato, Baki odmówił. Kręcąc głową, Linda Coltrane zajrzała do lodówki. — No dobrze — Majron klasnął o dłonie, siląc się na swobodny ton. — Wykluczyliśmy jedną możliwość. Sprawdźmy inną. Linda Coltrane znieruchomiała, utkwiwszy w nim baczne spojrzenie. W ręce bez wysiłku trzymała czterolitrowy szklany dzbanek z lemoniadą. Majron zastanawiał się, jak to rozegrać. Zadanie nie było łatwe. Czy syn byłby zdolny do takiej intrygi? spytał. Słucham. W tych okolicznościach to oczywiste pytanie. Postawiła dzbanek na drewnianej podstawce. Co pan sugeruje? Że czad sam się porwał? Tego nie powiedziałem. Chciałem sprawdzić, czy to możliwe. Proszę wyjść! Choć nie było go dwa dni, nie zawiadomiła pani policji. Można z tego wnioskować, że w domu doszło do konfliktu i że nie jest to pierwsza ucieczka czada. Albo też dojść do wniosku, Linda Caldrens zacisnęła dłonie w pięści, że obdarzyliśmy syna zaufaniem, zapewniając mu swobodę zgodną z jego dojrzałością i odpowiedzialnością. Majron zerknął na Bakiego. Ten głowę miał spuszczoną. No, skoro tak się sprawy mają, tak się mają. Ucieła. A czy odpowiedzialne dzieci nie informują rodziców dokąd idą, żeby się nie martwili? Linda Koldren wzięła szklankę, z przesadnym pietyzmem postawiła ją na blacie i powoli napełniła lemoniadą. Czad nauczył się samodzielności powiedziała. Jego ojciec i ja gramy zawodowo w golfa, co, szczerze mówiąc, oznacza, że oboje rzadko bywamy w domu. I wasza nieobecność nie doprowadziła do konfliktu to bez sensu Linda Koldrę pokręciła głową nie ja tylko panie Bolitar Czad sam się nie porwał owszem, jest nastolatkiem. Nie jest ideałem, podobnie jak jego rodzice. Ale nie sfingował porwania. Załóżmy jednak teoretycznie, że to zrobił, chociaż wiem, że nie. Jeśli tak, to jest bezpieczny i pańska pomoc nie jest nam potrzebna. Krótce się dowiemy, czy to okrutny żart. Jeśli jednak mojemu synowi coś grozi, szkoda mi czasu na pańskie domysły. Majron skinął głową. Miała rację. Rozumiem, rzekł. To dobrze. Czy po telefonie porywacza zadzwoniła pani do kolegi syna? Tego, u którego mógł przebywać. Do Matthew Squiresa? Tak. Nie domyślał się, gdzie jest czat? Nie miał pojęcia. Przyjaźnią się, czy tak? Tak. Bardzo blisko? Zmarszczyła brwi. Tak. Matthew często do niego dzwoni? Tak, kontaktują się też przez internet. Jaki jest numer jego telefonu? Powiedziałam przecież, że z nim rozmawiałam. Mimo to proszę o podanie odparł. Cofnijmy się jednak na moment kiedy ostatni raz widziała pani syna w dniu zniknięcia co się stało? Jak to, co się stało? Ponownie zmarszczyła brwi. Pojechał na letnią szkołę, więc jego nie widziałam. Majron przyjrzał się jej. Milczała, przyglądając się mu nazbyt uporczywie. Coś tu się nie zgadzało. Zadzwoniła pani do szkoły i sprawdziła, czy dojechał? Nie pomyślałam o tym. Majron zerknął na zegarek. Piąta po południu, piątek. Wątpię, czy kogoś tam zastanę, ale spróbuję. W domu jest więcej telefonów? Tak. Niech pani nie korzysta z tego, na który zadzwonił porywacz. Niech ta linia będzie stale wolna, skinęła głową. Dobrze. Czy syn ma karty kredytowe, bankomatowe lub podobne? Tak. Poproszę o ich wykaz i numery, jeśli je pani zna, ponownie skinęła głową. Skontaktuję się ze znajomą, sprawdzę, czy da się podłączyć do tej linii identyfikator numeru dzwoniącego, żeby go namierzyć, gdy zadzwoni. Czad, jak słyszałem, ma komputer. Tak. Gdzie stoi? W jego pokoju. Prześlę do mojego biura wszystko, co jest na dysku. Moja asystentka Esperanza dokładnie to zbada. Może coś znajdzie. Na przykład. Słowo daje, nie wiem. E-maile, korespondencje, strony internetowe, fora, w których uczestniczył. Cokolwiek, co może dostarczyć wskazówek. To, to nie praca naukowa. Sprawdza się dostępne informacje, licząc, że na coś się trafi. Dobrze, zgodziła się Linda Kodron po chwili. A pani ma jakichś wrogów? Na no jej twarzy pojawił się pół uśmiech. Bez liku odparła. Jestem czołową golfistką świata. Czy kogoś z nich byłoby stać na coś takiego? Nie, nikogo. No, a pani mąż, czy któryś z jego wrogów mógłby go nienawidzieć aż tak? Dzieka? Zmusiła się do śmiechu. Jego wszyscy kochają. To znaczy. Potrząsnęła głową i tylko machnęła ręką. Majron zadał jeszcze kilka pytań, ale niewiele więcej mógł z niej wydobyć. Spytał, czy może wejść na górę do pokoju czada. Zaprowadziła go po schodach. Tuż po otwarciu drzwi w oczy rzuciły mu się trofea: mnóstwo. Wszystkie związane z golfem: wszystkie zwieńczone brązową figurką mężczyzny z wysoko uniesioną głową, ciałem skręconym tuż po uderzeniu piłki i kijem golfowym nad ramieniem. Niektórzy z miniaturowych golfiarzy nosili czapki do golfa. Część miała krótkie faliste włosy, jak futbolista Paul Hornak na starych kronikach sportowych. W prawym kącie stały dwa skórzane worki. Wypchane ponad miarę kijami golfowymi. Siany były pokryte zdjęciami Jacka Niklausa, Arnolda Palmera, Sama Snida, Toma Watsona, a podłogę zaścielały numery miesięcznika Golf Digest. Czad gra w golfa? spytał. Linda Coldren spojrzała na niego wymownie. Napotkał jej wzrok i mądrze skinął głową. Moja genialna dedukcja niektórych śmiela, dodał. Niemal się uśmiechnęła. Rozbrajający Myron Bolitar, mistrz łagodzenia napięcia. Mnie nie, odparła. Jest dobry? Bardzo dobry. Raptem się odwróciła i stanęła plecami do niego. Coś jeszcze panu potrzeba? Nie w tej chwili. Będę na dole. Zostawiła go wszedł do środka, sprawdził sekretarkę czada, były na niej trzy nagrania, dwa razy nagrała się mu Beki, jak można sądzić, i jego dobra przyjaciółka. Zadzwoniła, żeby powiedzieć cześć, sprawdzić czy ma jakieś plany na weekend. No bo ona, Mili i Suzy wybierają się do Heritage, więc jakby chciał wpaść, niech wpadnie. Myron uśmiechnął się, czasy się zmieniały, a przecież podobne słowa mogła wypowiedzieć jego szkolna koleżanka albo szkolna koleżanka jego taty lub dziadka. Cykl pokoleniowy. Wprawdzie inne były muzyka, filmy, język czy moda, ale zmiany dotyczyły zewnętrzności. Pod workowatymi spodniami, fryzurami podkreślającymi tożsamość nastoletnich właścicieli, kryły się te same co zawsze lęki, potrzeby i kompleksy. Trzecia nagrana wiadomość była od niejakiego Glena. Chciał wiedzieć, czy Chad zagra w ten weekend w Golf w Pine, ponieważ Marion odpada ze względu na mistrzostwa. Tata załatwi nam spoko pukanko w gałkę, zapewnił czada Glen kulturalnym tonem ucznia prywatnej szkoły średniej. Żadnych wieści od bliskiego kumpla czada Matthew Squiresa. Myron włączył komputer. Windows 95 byczo, też miał z nimi napięku. Chad Coldren, jak od razu spostrzegł, korzystał z poczty America Online. Pięknie. Uruchomił Flash Session. Modern włączył się i krótko zapiszczał: Witaj, masz wiadomość. Oznajmił głos i po automatycznym przesłaniu tuzinów wieści serwera powiedział: Do widzenia. Myron zajrzał do książki adresowej Chad'a i znalazł adres e-mailowy Matthew Squires'a. Przebiegł wzrokiem listę przesłanych wiadomości. Żadna nie była od Matthew. Ciekawe. Oczywiście całkiem możliwe, że Matthew i Chad nie przyjaźnili się aż tak blisko, jak sądziła Linda Coldren. Całkiem możliwe też, że nawet jeśli się ze sobą kumplowali, Squires, mimo że Chad... Przepadł bez ostrzeżenia. Nie kontaktował się z nim od środy. Bywa. Tak czy siak, dawało to do myślenia. Majron podniósł słuchawkę i przyciskiem wybrał ostatni numer, pod który dzwonił czat. Po czterech sygnałach usłyszał głos. Dodzwoniłeś się do Matthew. Zostaw wiadomość lub nie. Jak chcesz. Majron odłożył słuchawkę i... Jak chciał, nie zostawił wiadomości. Hmm. Ostatnią rozmowę czad przeprowadził z Meciu. Mógł to być ważny trop. Albo zupełnie bez znaczenia. Nic z tego nie wynikało. Z telefonu czada Myron zadzwonił do agencji. I Rip Sport MB odezwała się po drugim sygnale Esperanza. To ja. Wprowadził ją w sprawę, wysłuchała bez przerywania. Esperanza Diaz pracowała w agencji Ripsport MB od samego początku. Dziesięć lat temu, w wieku zaledwie 18 lat, została królową niedzielnej porannej telewizji kablowej. Nie był to jednak program informacyjno-reklamowy, choć nie brakowało w nim reklam, zwłaszcza tych z przyrządem do ćwiczenia brzucha, do złudzenia przypominającym średniowieczne narzędzie tortur. Występowała w nim jako zawodowa zapaśniczka, mała pocahontas, zmysłowa indiańska księżniczka, filigranowa gętka. Odziana w skąpe zamszowe bikini, przez trzy lata z rzędu dzierżyła tytuł najpopularniejszej zapaśniczki WDR, wspaniałych dam wrestlingu, czyli pieszczoszki, z którą najchętniej splótłby się w podwójnym Nelsonie. A mimo to pozostała skromna. To win ma matkę? spytała z niedowierzaniem tuż po tym, jak skończył opowiadać o porwaniu. Tak no to po mojej teorii o czarcim pomiocie, rzekła po chwili ha ha i bo o winie owocu poronionego eksperymentu nie pomagasz a co to pomoże odparła wiesz że go lubię ale ten chłopak jak nazywa takie przypadki psychiatria to czubek ten czubek ocalił ci życie J jasne a pamiętasz jak Odparowała. Majron pamiętał, w ciemnej alejce z preparowanymi kulami mózg bandziora rozprysnął się jak konfetti. Cały win, skuteczny do przesady. Gotów rozgnieść robaka kulą do kruszenia murów. Tak jak powiedziałam, przerwała cichym głosem długie milczenie. Czubek. Majron zapragnął zmienić temat. Są jakieś wieści. – spytał. – Z milion, ale nic ekstrapilnego. – Widziałeś ją? – zagadnęła po chwili. – Kogo? – Madonnę! – zirytowała się. – O kogo pytam? Matkę Wina! – Raz! – odparł, sięgając pamięcią dziesięć lat wstecz. On i Wyn jedli wtedy kolację w klubie golfowym merion Wyn nie odezwał się do niej, ale ona do niego tak… Na to wspomnienie Myron znów poczuł zażenowanie. — Powiedziałeś mu o porwaniu? — spytała. — Nie. Co radzisz? — Zrób to przez telefon — odparła. — Na bezpieczną odległość. Szybko się rozłączyli. Kiedy dzwoniła, wciąż siedział w pokoju wypoczynkowym z Lindą. Baki wrócił do Marion po Jacka. Wczoraj o 6.18 po południu użyto karty bankomatowej chłopca. Przekazała. W oddziale banku First Philadelphia na Porter Street w południowej Filadelfii. Wyjęto 180 dolarów. Dzięki. Zdobycie tej informacji nie było trudne każdy, kto znał numer konta, mógł ją otrzymać przez telefon, podając się za właściciela, a zresztą i bez tego mógł ją uzyskać byleć FOK, który zetknął się z pracą w policji, miał kontakty, dostęp do danych, a przynajmniej orientował się, komu dać w łapę. Przy ekspansji dzisiejszej, przyjaznej użytkownikowi techniki nie wymagało to żmudnych zabiegów. Techniki, która nie depersonalizowała, ale rozfruwała życie człowieka, patroszyła go, odzierała z wszelkich pozorów prywatności. Wystarczyło stuknąć w klawisze. — Co się stało? — spytała Linda Coldren. Powiedział jej. — To nie musi oznaczać tego, co pan myśli — oświadczyła — Numer PIN mógł podać porywaczowi czat. No, mógł, potwierdził Myron. Ale pan w to nie wierzy? Wzruszył ramionami. Powiedzmy, że jestem bardziej niż nieco sceptyczny. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu podjętej sumy. Jaki czat miał limit dzienny? 500 dolarów. Więc dlaczego porywać podjął tylko 180? Gdyby podjął za dużo, mógłby wzbudzić podejrzenia, odparła po krótkim namyśle Linda Koldren. Myron o mało nie zmarszczył brwi. I choć był taki ostrożny, ryzykował aż tyle dla 180 dolarów? Każdy wie, że przy bankomatach są kamery i że z każdego komputera łatwo sprawdzić, skąd pobrano pieniądze. Spojrzała na niego ze spokojem. Pan wątpi, że mój syn jest w niebezpieczeństwie? Tego nie powiedziałem. Pozory mylą. Ma pani rację. Najbezpieczniej jest przyjąć, że syna naprawdę porwano. I co dalej? Waham się. Ten bankomat jest na Porter Street południowej Filadelfii. Czy czat lubił tam przebywać? Nie odparła bez pośpiechu. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie, co mógłby tam robić. Dlaczego? To zakazana dzielnica. Jedna z najpodlejszych w mieście. Majron stał. Ma pani plan miasta? W schowku, w samochodzie. Dobrze, będę musiał na krótko pożyczyć pani wóz. A dokąd pan pojedzie? Chcę obejrzeć ten bankomat. Po co? Spytała marszcząc brwi. Nie wiem, przyznał. Jak wspomniałem, śledztwo to nie praca naukowa. Wykonujesz rutynowe czynności, naciskasz guziki i liczysz na to, że coś wyskoczy. Linda Coldren sięgnęła do kieszeni po kluczyki. Może stamtąd go porwano, powiedziała. Może zobaczy pan jego samochód. O mały włos nie palnął się w czoło. Samochód. Zapomniał o czymś tak podstawowym. Zniknięcie chłopca w drodze do lub ze szkoły kojarzył sobie z żółtym szkolnym autobusem albo z dziarskim marszem z torbą z podręcznikami i zeszytami. Jak mógł zapomnieć o tak oczywistym tropie? Spytał ją o markę i model. Była to szara Honda Accord. Samochód niewyróżniający się w tłumie. Z rejestracją pensylwańską 567 AHJ. Przekazał ją telefonicznie Esperance i podał Lindzie Kodren numer swojej komórki. Gdyby coś się wydarzyło, proszę dzwonić. Zachęcił. Dobrze. Niebawem wrócę. Nie miał daleko. Niemalże w jednej chwili niczym bohaterowie serialu Star Trek, przekraczający któreś zwrót czasu, przeniósł się z zielonego przepychu w betonowe dziadostwo. Bankomaty dla zmotoryzowanych mieściły się w dzielnicy, którą od biedy można nazwać biznesową Las Kamer. Brak kasjerów. Czy porywacz podjąłby takie ryzyko? Bardzo wątpliwe. Majoron zastanawiał się, w jaki sposób bez ściągnięcia uwagi policji zdobyć z banku kopię nagrania. Win mógł kogoś znać. Instytucje finansowe z reguły nader chętnie współpracowały z rodziną Lockwoodów. Pozostawało pytanie, czy jego przyjaciel zechce pomóc. Wzdłuż ulicy ciągnęły się opuszczone, na takie w każdym razie wyglądały składy i magazyny. Osiemnastokołowe tiry grzały po niej niczym w starym filmie o konwojach ciężarówek. Majronowi przypomniał się krótkofalarski bzik z czasów dzieciństwa. Krótkofalówkę kupił sobie, tak jak wszyscy, jego tata, właściciel fabryki bielizny w Newark. Choć urodził się we Flatbush na Brooklynie, do pogaduch w eterze wcinał się tekstem ten Tendrucik 09, wymawianym z akcentem, który podłapał z filmu Dostawa. Milem pomiędzy ich domem na Hobart Gap Road i centrum handlowym w Livingston przemierzał, wypytując kumpli po radiu, czy na horyzoncie nie widać jakichś blacharzy. Majron uśmiechnął się do tego wspomnienia. A, radio obywatelskie. Był pewien, że ojciec do dziś przechowuje krótkofalówkę, pewnie wraz z ośmiościeżkowym magnetofonem. Po jednej stronie bankomatów była stacja benzynowa tak skromna, że bez nazwy, zardzewiałymi samochodami na rozpadających się pustakach. A po drugiej, obskurny, tani motel, zajazd dworski, witający klientów zielonym napisem 19,99 dolara za godzinę. Majrona Bolitera wskazówka dla podróżnych: tam, gdzie świecą ci w oczy cenami za godzinę nie liczy na pięciogwiazdkową obsługę. Pod ceną mniejszymi czarnymi literami napisano. Za niewielką dopłatą pokoje tematyczne z lustrem na suficie. O, pokoje tematyczne wolał nie wiedzieć, jak wyglądają. Ostatnia, znów zielona linijka, zachęcała wołami Spytaj o nasz klub bywalców! Rany koguta. Rozważając, czy warto zajrzeć do środka, uznał, że nie zawadzi. Prawdopodobnie to ślepy trop. Lecz jeśli czat się ukrywał, albo też go porwano, tani motel zdawał się wymarzoną Meliną. Majron zaparkował przed wręcz modelową piętrową ruderą. Drewniane zewnętrzne schody i galerie zajazdu dworskiego były zmurszałe. Betonowe, niewykończone ściany. Tak chropawe, że groziły skaleczeniem ręki. Na ziemi walały się grudki cementu. Drzwi strzegł niczym gwardzista brytyjskiej królowej. Odłączono od prądu automat z Pepsi. Myron minął go i wszedł do środka. Spodziewał się ujrzeć widok typowy dla taniego motelu, nieogolonego neandertalczyka w przykrótkim podkoszulku bez rękawów, żującego wykałaczkę i złopiącego piwo za kuloodporną szybą, podobny ale się przeliczył w zajeździe dworskim powitał go wysoki drewniany kontuar a na nim brązowa tabliczka z napisem recepcjonista stłumił rżenie za kontuarem stał na baczność zadbany dwudziestokilkuletni młodzian o dziecięcej twarzy, wywracowanej koszuli, z wykrochmalonym kołnierzykiem i idealnie zawiązanym ciemnym krawatem. Uśmiechnął się do gościa. – Dzień dobry, panu! – zawołał. Z wyglądu i głosu przypominał Johna Tesha z programu Entertainment Weekly. – Witam w Zajeździe Dworskim! – Cześć, odparł Mayron. Mogę w czymś panu pomóc? Mam nadzieję. Znakomicie. Nazywam się Stuart Lipowicz, nowy kierownik Zajazdu Dworskiego. Spojrzał wyczekująco na Myrona. Moje gratulacje. Bardzo dziękuję. To miło z pana strony. E, w razie jakichkolwiek problemów, gdyby cokolwiek w zajeździe dworskim nie spełniało pana oczekiwań, proszę mnie natychmiast zawiadomić. Załatwię to osobiście, zapewnił gospodarz z szerokim uśmiechem i dumnie wypiętą piersią. W zajeździe dworskim dbamy o komfort klienta. Majron przyglądał mu się dłuższą chwilę, czekając, aż jego stuwatowy uśmiech przygaśnie. Nie przegasł. Wyjął zdjęcie czada koldrena. Widział pan tego młodzieńca? Spytał. Stuart Lipowicz nawet nie spojrzał na fotografię. Przepraszam, rzekł z tym samym uśmiechem. Ale czy pan jest z policji? Nie. W takim razie pan wybaczy nie pomogę panu. Słucham. — Przykro mi, lecz w zajeździe dworskim cenimy sobie dyskrecję. — Chłopiec nic nie przeskrobał — zapewnił Meron. — Nie jestem detektywem, który chce przyłapać inflagranti niewiernego męża. Uśmiech a ani zgnął. — Pan wybaczy, ale to jest zajazd dworski. — Klienci! korzystający z bogatego wachlarza naszych usług, często chcą zachować anonimowość. W zajeździe dworskim respektujemy ten wymóg. Majron przyjrzał się uważnie jego minie, szukając oznak zgrywy. Nie znalazł żadnych. Gość cały promieniał, niczym wykonawca. Zapchaj dziura w przerwie programu Up with People. Opierając się na kontuarze, Majron spojrzał na jego buty liśniły, jak... Lusterka. Włosy Bubka były gładko zaczesane do tyłu. Iskra w oku wyglądała na prawdziwą. Trochę mu zajęło, zanim wreszcie pojął, jak się sprawy mają. Wyjął portfel, wyciągnął 20 dolarów i przesunął je po blacie. Recepcjonista spojrzał na banknot, ale się nie poruszył. Za co to, proszę pana? spytał. Y to prezent. Stuart Lipowicz nie tknął banknotu. W podzięce za informację. Majron wyciągnął drugi banknot i zatrzymał w powietrzu. Jeśli łaska, to mam jeszcze jeden. W zajeździe dworskim obowiązuje dywiza. Klient nasz pan. Czy to nie jest dywiza prostytutek? Słucham. Nieważne. — Jestem nowym kierownikiem zajazdu dworskiego, proszę pana. Już słyszałem. I właścicielem jednej dziesiątej udziałów. — Koleżanki od partyjek Madżonga z pewnością zazdroszczą pana mamie. Lipowicz zachował uśmiech. — Innymi słowy, związałem się z tym na dłużej. Tak rozumiem interes, proszę pana. Długofalowo. Nie na dziś. Nie na jutro, ale na przyszłość. Długoterminowo, rozumie pan. Aha, skwitował beznamiętnie Majron. Na dłużej. Stewart Lipowicz strzelił palcami. Właśnie, nasza dewiza brzmi: dolary na rozpustę możesz wydać w wielu miejscach. Chcemy, żebyś wydał je tutaj. Majron odczekał chwilę. Wyborna! pochwalił. W Zajeździe Dworskim ciężko pracujemy na zdobycie zaufania, a zaufanie to rzecz bezcenna. Kiedy budzę się rano, muszę spojrzeć w lustro. W lustro na suficie. <laughs> Ujmę to inaczej, odparł z niezmiennym uśmiechem Lipowicz. Jeżeli nasz klient bądź klientka wie, że w Zajeździe Dworskim może bezpiecznie zgrzeszyć... Jest większa szansa na to, że powróci. Pochylił się z mokrym błyskiem podniecenia w Rozumie pan. Majron skinął głową. Na powtórkę. Właśnie. A do tego dochodzą rekomendacje w rodzaju. Wiesz, Bob? Znam świetne miejsce na skok w bok. Sam pan rozumie. Do uśmiechu doszło skinienie głową. Wszystko to ładnie, pięknie, steward, tylko że. Chłopak ma 15 lat. 15. Czat wprawdzie skończył 16, ale co tam? W grę wchodzi naruszenie prawa. W uśmiechu lipowica odbił się zawód. Jak u Belfra rozczarowanego odpowiedział ulubionego ucznia: Pan wybaczy, że się z nim nie zgodzę. W świetle Obowiązującego w tym stanie prawa osoby powyżej 14 roku życia mogą dysponować własnym ciałem. A poza tym wynajęcie pokoju w motelu piętnastolatkowi jest w pełni legalne. Gość stanowczo za dużo sobie pozwalał. Czy zadałby sobie aż tyle fatygi, gdyby chłopca nigdy tu nie było? Z drugiej strony, co tu ukrywać? Stewart Lipowicz dobrze się bawił. Uszczęśliwiony niemal jak dzieciak, któremu fundnięto zestaw Happy Meal w barze McDonalda. Tak czy owak, nadszedł czas, żeby trochę nim potrząsnąć. Y — Nie jest, jeśli się go w tym pokoju napastuje — odparł Mayron. Nie jest... Jeśli twierdzi, że ktoś wtargnął do tego pokoju, korzystając z dodatkowego klucza, który dano mu w recepcji. Nie, nie mamy dodatkowych kluczy, oświadczył Lipowicz. Jednak ten ktoś jakoś go zdobył. Uśmiech pozostał, grzeczny ton to również. <grym>, gdyby tak istotnie było, proszę pana, przyjechałaby policja. Nie pomoże mi pan, to zaraz do nich wpadnę. — Chce pan wiedzieć, czy ten młody człowiek — Lipowicz wskazał na zdjęcie czada — tu się zatrzymał? — Tak. Uśmiech recepcjonisty nabrał mocy. Mało brakowało, a Majron osłoniłby oczy. — Jeżeli pan mówi prawdę, to ten młody człowiek sam może potwierdzić, czy tu był. Ja nie jestem do tego potrzebny. Majron nie zmienił miny. Nowy Kierownik zajazdu dworskiego przechytrzył go. — Owszem — potwierdził wlot, zmieniając taktykę. — Wiem, że tutaj był. Zadałem pytanie wstępne. Policja też żąda podania nazwiska, mimo że je zna, żeby od czegoś zacząć. Stewart Lipowicz wyjął kartkę i przystąpił do pisania. — To nazwisko i numer telefonu prawnika zajazdu dworskiego — powiedział. Dopomoże panu rozwiązać wszelkie problemy. Nie usunie ich pan osobiście? Nie zadba o komfort klienta? Proszę pana. Lipowicz pochylił się do przodu, zachowując kontakt wzrokowy. W jego głosie i minie nie było śladu zniecierpliwienia. Mam być szczery? Wal pan. Nie wierzę w ani jedno pańskie słowo. Dzięki za szczerość! Nie, to ja panu dziękuję i zapraszam znowu! Jeszcze jedna dewiza prostytutek. Słucham? Nic takiego, czy, czy ja też mogę być szczery? spytał Majron. Tak. Jeżeli nie powie mi pan, czy widział tego chłopca, to mogę panu przywalić w twarz! Bardzo mocno! Drzwi otwarły się z rozmachem i do środka wtoczyła się spleciona parka. Kobieta bez żenady miętosiła krocze partnera. Na gwałt potrzebujemy pokoju! zawołał mężczyzna. Macie państwo kartę bywalców? spytał Majron. Co? Do widzenia. Życzę panu miłego dnia. Pożegnał go uśmiechnięty Stuart Lipowicz i z odnowionym uśmiechem zwrócił się do wijących się ciał. Witam w zajeździe dworskim. Nazywam się Stuart Lipowicz, jestem nowym kierownikiem. Majron poszedł do wozu. Na parkingu wziął głęboki oddech i spojrzał za siebie. Wizyta w zajeździe dworskim wydawała się tak nierealna, jak opisy porwania przez obcych. Wsiadł do wozu i zadzwonił na komórkę Wina. Chciał mu tylko zostawić wiadomość, ale ku jego zdumieniu przyjaciel odebrał telefon. — Wysłów się! — rzekł śpiewnie. Majrona natychmiast zbiło stropu. — To ja! — bąknął. Win milczał. Nie cierpiał oczywistości. To ja? Było kompletną stratą czasu. Znał przecież jego głos. Gdyby nie znał, to ja? Nic by mu nie powiedziało. — Myślałam, że na polu golfowym nie odbierzesz telefonu — usprawiedliwiał się Myron. — Jadę do domu się przebrać — wyjaśnił Win, A potem obiaduję w Merion. Członkowie filadelfijskiej Sosjety. Nie jadali obiadów, a obiadowali. Przyłączysz się? Nie odmówię. I chwileczkę. Tak. Jesteś odpowiednio ubrany? Bez zarzutu. Myślisz, że mimo to mnie wpuszczą? <laughs> Brawo, bardzo śmieszne. Zapiszę to sobie, jak tylko skończę się śmiać. Zaczynam szukać pióra. Tak mnie rozbawiłeś, że pewnie zaraz się wyładuje na pierwszy z brzegu słup telegraficzny. Dobrze chociaż, że umrę z weselem w duszy. Cały win. Mamy sprawę, rzekł Myron. Milczenie Wina bardzo ułatwiło mu zadanie. Opowiem ci o niej przy obiedzie. A do tego czasu rosnące napięcie i zaciekawienie będę gasił koniakiem. Wyn rozłączył się. E, na pewno ci się spodoba, pomyślił Majro. Nie zdążył przyjechać mili, gdy zadzwoniła komórka. Porywacz, znów się odezwał, oznajmił Baki. Co, co powiedział? Chcą pieniędzy. Ile? Nie wiem. Nie wie pan? Zdziwił się Myron. Jak to? Nie powiedzieli? Chyba nie, odparł Baki. W tle rozległ się jakiś hałas. Gdzie pan jest? W Merion. Telefon odebrał Jack. Wciąż jest w szoku. Telefon odebrał Jack? Tak. Porywacz zadzwonił do Jacka w Merion? — Spytał z jeszcze większym zdziwieniem Myron. Tak. Może pan tu przyjechać? Łatwiej to będzie wyjaśnić. Już jadę. Od obskurnego motelu Myron dotarł na autostradę i wjechał w zieloność. Mnóstwo zieloności. Przedmieścia Filadelfii pełne są dorodnych trawników, wysokich krzewów i cienistych drzew. Aż dziw, że leżą tak blisko gorszych ulic. Także tutaj, jak w większości miast, tryumf. Święciły jaskrawe podziały. Pamiętał, że gdy przed dwoma laty wybrali się z Winem na Match Eagles, w drodze na stadion weteranów przejeżdżali przez dzielnicę włoską, polską, afroamerykańską. Miał wtedy wrażenie, że te etniczne mniejszości są oddzielone od siebie, znów niczym w serialu Star Trek, niewidzialnymi, potężnymi polami siłowymi. Miasto bratniej miłości, Filadelfia, zasługiwało niemalże na miasto małych Bałkanów. Skręcił w Ardmore Avenue do klubu Marion, pozostała Mila. Powrócił myślami do Wina, zadając sobie pytanie, jak przyjaciel zareaguje na rodzinne związki z tą sprawą. Pewnie nie za dobrze. Przez tyle lat ich znajomości Winn tylko raz wspomniał o matce. Na trzecim roku studiów na Uniwersytecie Duke'a, po powrocie do akademika z dzikiej imprezy studenckiego bractwa, podczas której wyżłopano rzekę piwa. Myron nie miał mocnej głowy. Zwykle dwie szklaneczki wystarczały, by gotów był całować z języczkiem toster. Winił za to rodziców, kiepsko znosili trunki. Inaczej było z Winem, który chyba od małego wychował się na sznapsach. Napoje wyskokowe prawie wcale na niego nie działały, ale na tamtej imprezie, zaprawione spirytusem poncz, nawet jemu nieco poplątał nogi. Dopiero za trzecim razem udało się Winowi otworzyć drzwi ich wspólnego pokoju. Majron od razu padł na łóżko. Sufit nad jego głową zawirował z zawrotną szybkością. Zamknął oczy. Przerażony wpił się rękami w posłanie i przytrzymał. Zbladł jak ściana. Żołądek ścisnęły mdłości. Zastanawiał się, kiedy puści pawia. Modlił się, żeby jak najprędzej. Ech, urok studenckich balang. Przez czas jakiś milczeli. Majron nie wiedział... Czy win zasnął? Może wyszedł, zniknął w mroku nocy. A może nie przytrzymał się wirującego łóżka dość mocno i siła odśrodkowa wyrzuciła go przez okno w życie pozagrobowe. Spójrz na to przeciął ciemności głos. Coś spadło mu na piersi. Majron odważył się puścić jedną ręką łóżko. Dobrze, na razie nie zleciał. Wymacał przedmiot i podniósł go w górę. W świetle od okna. Uniwersyteckie kampusy są oświetlone jak świąteczne choinki. Zobaczył, że to zdjęcie. Kolorowe, gruboziarniste, wyblakłe, lecz na tyle wyraźne, by rozpoznać drogi samochód. — To Rolls-Royce? — spytał. Nie znał się na samochodach. — Bentley S3 Continental latająca ostroga — odparł Wynn. Z 1962, klasyczny model. Twój? Tak. Łóżko zawirowało bezszmerowo. Skąd go miałeś? Od faceta, który zerżnął moją matkę. Koniec. Na tym win zamknął temat Otoczywszy go murem obronnym, do którego dostępu broniły miny, fosa oraz mnóstwo drutów pod wysokim napięciem, przez piętnaście następnych lat, Win ani razu nie wspomniał o matce, ani wtedy, gdy co semestr przysyłała mu do akademika paczki, ani wtedy, gdy co rok przysyłała mu w dniu urodzin prezenty do biura, ani przed dziesięciu laty. Gdy spotkali się z nią oko w oko. Na zwykłej tablicy z ciemnego drewna widniał napis Klub Golfowy Marion, nic poza tym. Żadnych tylko dla członków, żadnych jesteśmy elitarni, nic tu po tobie, żadnych dla mniejszości etnicznych osobne wejście. Nie było takiej potrzeby. Rozumiało się to samo przez się. Ostatnia runda turnieju już się zakończyła i tłum prawie się rozjechał. Klub Marion, Mógł pomieścić zaledwie 17 tysięcy fanów. Niespełna połowę tego, co większość pól golfowych. Ale i tak parkowanie było istną katorgą Większość widzów musiała zostawić samochody w pobliskim Hayford College. Pochadłowe autobusy jeździły więc bez przerwy. Jestem umówiony z Windsorem Lockwoodem, wyjaśnił Majron strażnikowi, który zatrzymał go na końcu dojazdu. Ten natychmiast rozpoznał nazwisko, dając znak, żeby wjechał. Nim Myron zdążył zaparkować, podbiegł do niego baki. Okrągło twarz miał jeszcze pełniejszą, jakby wypchał sobie policzki mokrym piachem. Gdzie jest Jack? Spytał Myron. Na polu zachodnim. Gdzie? W Merian są dwa pola, wyjaśnił staruszek, znowu wyciągając szyję. Wschodnie, bardziej sławne i zachodnie. Podczas turnieju zachodnie służy do treningu. I tam jest pański zięć? Tak. Trenuje uderzenia? Oczywiście. Baki podniósł zdziwiony wzrok. Jak zwykle po zakończonej rundzie. Wie o tym każdy gracz. Grał pan w koszykówkę? Nie ćwiczył pan po meczu rzutów na kosz? Nie. No cóż, golf to bardzo wyjątkowy sport. Tuż po zakończeniu rundy zawodnicy powtarzają zagrania nawet jeżeli grali dobrze. Skupiają się na dobrych uderzeniach, żeby rozważyć błędy, które popełnili przy tych nieudanych. Rekapitulują występ. Mm -hmm, mruknął Major. A co z telefonem odporywacza? Zaprowadzę pana do czeka, odparł Baki. Tędy proszę. Przeszli przez osiemnasty tor i ruszyli szesnastym. Pachniało świeżo, skoszoną trawą i pyłkiem kwiatowym. W tym roku na Wybrzeżu Wschodnim było go co niemiara. Miejscowi alergicy omdlewali z zachłannej rozkoszy. Baki pokręcił głową. Co za zarośla, zirytował się. Skandal. Wskazał wysoką trawę. Nie wiedząc o co chodzi, Majron na wszelki wypadek skinął głową. Przeklęty. Amerykański Związek Golfa chce, żeby to pole powaliło graczy, zagrzmiał Baki. Każą zapuszczać te chaszcze. Człowiek gra jak na polu ryżowym, psiakre A zielonki trzeba strzec tak krótko, żeby było ślisko niczym na lodowisku. Majron milczał, szli dalej. To to jeden z naszych słynnych kamienistych dołków, wyjaśnił spokojniejszym głosem Baki. Aha, paplał, jak to często czynią ludzie zdenerwowani. Kiedy pierwszym budowniczym przyszło wytyczyć tor szesnasty, siedemnasty i osiemnasty, ciągnął tonem przewodnika, oprowadzającego turystów po kaplicy Sykstyńskiej, natknęli się na kamieniołom. Nie podali się jednak, lecz zabrali się do roboty i wkomponowali go w pole. — Mój Boże, kiedyś to były zuchy — wtrącił cicho Majron. Niektórzy z nerwów paplają, inni ironizują. Dotarli do początku pola i poszli Golf House Road. Choć ostatnia grupa golfistów zakończyła grę ponad godzinę temu, co najmniej tuzin graczy uderzało w piłki, ćwiczyli. Owszem, uderzali piłki, posługując się kompletem kijów. Drewniakami, żelazkami, maczugami, raczej głowicami wojennymi o imieniach Berta, Kaśka i podobnych. Lecz działo się tam więcej. Większość zawodowców wykorzystywała pole do opracowania z asystentami strategii gry, konsultacji ze sponsorami w sprawach sprzętu nawiązywania kontaktów zawodowych, towarzyskich pogaduszek z kolegami po kiju, palenia papierosów. Zdumiewająca liczba graczy to nałogowi palacze, a nawet rozmów z agentami. W kołach golfowych pole treningowe nazywano biurem. Majron rozpoznał Griga Normana i Nika Faldo. Wypatrzył również nowe odkrycie Teda Kryspina, kreowanego na następcę Jacka Niklausa. Innymi słowy, wymarzonego klienta. Chłopak zaledwie 23 letni był przystojny, zrównoważony i zaręczony z równie jak on, atrakcyjną, kochającą ten sport dziewczyną. W dodatku nie miał jeszcze agenta. Majron starał się powstrzymać napływającą ślinkę na co? No, jest się w końcu człowiekiem, agentem sportowym. Nie czepiajcie się ludziska. Gdzie jest Jack? Spytał. Dalej chciał poćwiczyć sam, odparł Baki. Jak porywać go znalazł? Zadzwonił do klubu. Powiedział, że to pilna sprawa. Podziałało? Tak, potwierdził z ociąganiem Baki. Prawdę mówiąc, to zadzwonił czat. Przedstawił się jako syn Jacka. Ciekawe. O której zadzwonił? Z dziesięć minut przed moim telefonem do pana. Paki zatrzymał się i wskazał brodą. Tam. Dość pękaty i miękki w talii Jack Cordron, przed ramiona miał jak marynarz popaj. Wiatr zwiewał mu cienkie, sypkie włosy, odsłaniając łyse placki. Walnął w piłkę drewniakiem z niebywałą furią. Niektórych taka reakcja mogłaby zadziwić. Dowiadujesz się, że zniknął twój syn i jakby nic się stało, wychodzisz i pukasz w piłki golfowe. Ale Majron to rozumiał. Walenie w piłki podbudowywało. On sam, im większym był stresie, tym bardziej kusiło go, by wyjść na podjazd przed domem i porzucać do kosza. Każdy ma swój sposób. Niektórzy piją, inni się narkotyzują, inni jeszcze wyruszają samochodem albo grają w grę komputerową. Win dla odprężenia często oglądał taśmy wideo ze swoimi wyczynami seksualnymi. Ale to był win! A ta kobieta z nim to kto? spytał Majron. Dajane Hoffman, jego asystentka, odparł Baki. Majron wiedział, że kobiety często asystują zawodowym golfistom. Niektórzy gracze wynajmowali swoje żony z oszczędności. Czy wie co się dzieje? Tak. Diane była z nim w chwili, gdy odebrał telefon. Są so, z sobą z życi. Zawiadomił pan Lindę, Baki potwierdził skinieniem głowy. Zaraz potem. Mógłby pan sam się przedstawić, chciałbym wrócić do domu i sprawdzić, co z nią. Oczywiście, jak się z panem w razie czego skontaktować? Proszę zadzwonić na komórkę. Bakiego mało nie zatkało, jakby usłyszał herezję. — W Merion komórki są zakazane — oświadczył. — Niech pan dzwoni. Jestem Szajba. Majron podszedł do pary na torze. Diane stała w szerokim rozkroku, ze splecionymi rękoma, skupiona na Koldrenie, który robił zamach. Z jej ust zwieszał się niemal pionowo papieros. Nie spojrzała na Myrona. Jej towarzysz skręcił spiralnie ciało i odwinał się z energią uwolnionej sprężyny. Piłka poszybowała niczym rakieta ponad odległe pagórki. Jack Coldren odwrócił się, spojrzał na Myrona, uśmiechnął się blado i skinął głową. Pan Myron Bolitar? Spytał. Tak. Uścisnął Myronowi rękę. Diane Hoffman, obserwująca pilnie każdy ruch swojego gracza, zmarszczyła brwi, jakby dostrzegła błąd w jego technice ściskania dłoń. Jestem panu wdzięczny za pomoc, powiedział Koldren. Dopiero stanąwszy krok od niego, Myron spostrzegł, że człowiek ten przeżył wstrząs. Radosne rumieniec po trafieniu do osiemnastego dołka zgasiła chorowita bladość. Spojrzenie miał zaskoczone i osłupiałe, jak po nagłym ciosie w żołądek. Niedawno próbował pan wrócić do koszykówki, dodał Coldren. Do zespołu z New Jersey? Myron skinął głową. Widziałem pana w wiadomościach odważny krok po tak długiej przerwie. Jack Coldren zamilkł, nie wiedząc od czego zacząć. Jak wyglądała ta rozmowa, przyszedł mu w z Myron. Coldren przesunął wzrokiem po zielonej płaci. Czy to na pewno bezpieczne? spytał. Ten drań zabronił nam wzywać policję, kazał zachowywać się normalnie. Jestem agentem sportowym, który szuka klientów, odparł Myron. Rozmowa ze mną to rzecz najnormalniejsza w świecie.